Hej, przed momentem robiliśmy przeglądzik tego małego odkładziku. Tak to wygląda od strony wlotka. Myślę, że mógłbym może im teraz, jak już matka prężnie się rozwija, podnieść im ten wlotek. Później tą zasuwkę na wlotku. Później wezmę im i może zdemontuję. Ok. No i co, jeszcze raz pozdrawiam was wszystkich podczas mojego przeglądu. Zapraszam was oczywiście na oglądanie wyczynów na Fatbike'u. Wpisać trzeba Big John Fatbike. No i reszta tam sama doleci. No i dzisiaj pozdrawiam oczywiście, tak jak mówiłem przed momentem wcześniej, chłopaków, którzy dzisiaj wbijają na Fatbike'ach w szyrku spod bodajże hotelu Zimnik na Skrzyczne i później na Malinową Skałę. Także na pewno dzisiejsza pogoda przyczynia się do spędzenia fajnego dnia na sportowo, prawda? Okej, zobaczmy, co się dzieje ogólnie tutaj w tym ulu. Wczoraj kosiłem trawy ogólnie pod tymi trzema ulami, które stoją bezpośrednio dennicami na trawniku, bo te trawy już były dosyć wysokie i przeszkadzały w locie pszczoły do środka. No i podnosiłem wczoraj ten korpus. Nie był tam zbytnio jakoś ciężki, ale chyba zauważyłem, że tam nie dałem kraty odgrodowej. Zaraz się ogólnie dowiemy, jaka jest tam sytuacja. Nie dałem kraty odgrodowej między dolnym a górnym korpusem prawdopodobnie. Nie wiem, może sobie zapomniałem. Nieważne, jak to się mówi. Zobaczymy, jaka będzie tutaj sytuacja. No i myślę, że w pierwszej kolejności, jak to się mówi, zobaczymy spód, a potem zobaczymy górę. Jak się uda, to znajdziemy matkę, a jak się nie uda, no to zobaczymy. No i jaka jest sytuacja? Podnosimy to i widać, że tej kraty odgrodowej nie ma. Ale ja jeszcze zerknę tutaj takim delikatnym rzutem od spodu, czy tam czasem jest ta krata, a ja jej nie widzę. Okej. Nie. Widać, że nie ma kraty odgrodowej zamontowanej od spodu. Także wsunę ten ul, żeby go zamknąć, żeby tam się nic nie wydarzało. I teraz na górę sobie postawię 2,5 korpusy, po to, żebym mógł chociaż jedną, dwie ramki przełożyć tutaj do środka. Stąd też wezmę i przymknę górną część. To ją tutaj pozostawię. Teraz sobie położę drugi półkorpus i w ten oto sposób mam miejsce, żebym mógł tutaj odłożyć, wyciągnąć jakąś chociaż jedną ramkę. Zrobimy małe odymienie pszczółki. Tak jak mówiłem, jest godzina poranna, myślę, że będzie gdzieś po 10 teraz. Coś dzisiaj tutaj jakiś helikopter lata. Nie wiem, czy on tutaj filmuje mieszkańców. Nie mam zielonego pojęcia, co się tu tutaj dzieje. No ale lata, zawraca mi gitarę. Okej, od razu, tak jak widać, zrobimy tutaj małe czyszczenie tych ramek, żebym się mógł dostać do środka.
Wczoraj jak przenosiłem te ule, byłem ubrany tak jak teraz, ale były trochę chyba poddenerwowane i dwie pszczółki ciapnęły mnie w kolano. Jedna po jakoś po drugiej. Mówię, o kurczę. Dobra, paski też pójdą. Paski też pójdą do wymiany. No, ale to tutaj już będę miał uprzątnięte. Okej. Ach, to się lepi. Pieron jasny. Dobra, jeszcze tu chciałem z tej strony chować się bzyki. Że poszukamy w tym ulu matki, będzie trochę więcej to trwało czasu, przegląd, ale taki myślę relaks jak najbardziej. Ktoś sobie lubi posiedzieć w domku, może ma teraz jakąś gorszą pogodę, typu pada deszcz u niego i zamiast gdzieś, nie zamiast, tylko wyszłoby się na dwór posiedzieć albo na jakiś spacer, no to w tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest spędzić trochę czasu z naturą, z pszczółkami. Dobra, jedna ramka wyciągnięta, zobaczmy jaka tu sytuacja. Ciężko mi wychodziła ta ramka, widać, że środkiem był plaster przyklejony chyba w tym miejscu do ścianki, stąd też trochę się miodu odkryło. No i co my tu mamy? Tu mamy tak, ramkę osłonową, czyli zewnętrzną, skrajną, z pierzgą. O, tutaj widać jak ciągnie pszczoła, ma całe zalane skrzydełka miodem, którą zaraz tam wyczyszczą pszczółki. Druga strona, tutaj widać też ładnie zamiodowane spód. Czy tutaj mamy jakieś komóreczki z knotkami? Nie. Tutaj nie widzę. No ale to chyba z reguły tak jest, że ramki osłonowe raczej nie posiadają żadnych... No nie są odbudowywane przez matkę. No, tutaj fajny był dźwięk. Takiego drrr, jakby kotek mruczał. Okej. Zobaczmy tą rameczkę. No, widać, że tutaj w tym miejscu był. Od razu usuniemy ten kawałek z... jak to się mówi, z kwasem szczawiowym. Wezmę teraz do ręki